We wcześniejszym materiale dotyczącym stołu sędziowskiego w Kochanowie była mowa o obiekcie, który wykonany był z jednego wielkiego kawałka piaskowca i był on po prostu leżącym na ziemi monolitem. Jednak stół, o którym będzie mowa w tym materiale, przypomina swoim kształtem wielki grzyb, na który składa się masywna granitowa noga oraz leżący na niej obły, gruby blat, wykuty z tej samej skały, co jego podstawa. Wydaje się, że jest on stworzony niemal prymitywnymi metodami i tak też wygląda. Ale nie można się dziwić, bo ma on już około 750 lat. Ale mawia się też, że obiekt ten może być o wiele starszy. Bo historycy szacują, że stół sądowy w Bąkowie powstał na przełomie XIII-XIV wieku. Jednak mówi się, że to tylko domysły, gdyż tak naprawdę jego dokładna historia tonie gdzieś w mrokach wczesnego średniowiecza, zaciekle broniąc swych tajemnic. Obecnie stół ten można znaleźć na terenie nieistniejącego już cmentarza kościelnego, jednak do niedawna stał on przy budynku numer 13, czyli dawnej pastorówce, a potem szkole. Jednak próby czasu nie przetrwał jedynie stół, bo obok niego, po obu stronach, stoją dwa kamienne siedziska, na których to wcześniej prawdopodobnie zasiadał owy sąd. A na temat samych siedzeń istnieje też pogłoska, że mogły one być kamiennymi pręgierzami, na których kładziono występników i wymierzano im karę. Jednak nie ma pewności, czy kary te były cielesne, w postaci na przykład chłosty, czy miały one być widowiskiem dla wiernych, podczas którego pokazywało się danego występnika wiernym, by wywrzeć na takiej osobie presję i dać jej do myślenia. Nie ma też pewności, za jakie przewinienia trafiało się na taki właśnie pręgierz. Mogła to być kradzież, złamanie ślubów małżeńskich, herezja albo pozbawienie kogoś godności bądź życia. Krótko mówiąc, było to miejsce skruchy dla tych, którzy zdecydowali się złamać i naruszyć przykazania kościelne, które w tamtych czasach były surowo przestrzegane. Również to, że siedliska niegdyś były pręgierzem, potwierdzać ma teza, że prawie identyczne obiekty po dziś dzień stoją przy okolicznych kościółkach. I może gdy w Bąkowie straciły one swoją pierwotną funkcję, to postanowiono przenieść je na miejsce stołu, by służyły tam jako właśnie siedziska. Jednak możliwe też, że były one tam już od początku i rola siedziska była im przypisana. Tak czy inaczej, stół sądowy w Bąkowie jest zestawem wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju, który pamięta zamierzchłe czasy surowego, średniowiecznego prawa, które nie patyczkowało się w swych osądach oraz w wymierzaniu kar, często tak okrutnych, że w większości trudno to sobie wyobrazić. Ale jako, że o tym stole nie ma zbyt wiele informacji, to myślę, że warto też wspomnieć o innych zabytkach występujących w tej wsi. Więc będąc tam, nie zaszkodzi zatrzymać się obok innego, bez porównania młodszego zabytku, który stoi na placu przed kościołem. A jest to ustawiony na cokole prosty kamienny pomnik, na górnej jego części widnieje orzeł biały, a poniżej rozciąga się tekst. Z twoich darów tobie ofiara, na pamiątkę wręczenia aktu własności 1.5.1948. Co mówi jednocześnie, że jest to pomnik upamiętniający zasiedlenie tej wsi tuż po II wojnie światowej. Jednak postawiono go tam o wiele wcześniej i na samym początku z całkiem innego powodu, bo powstał, by upamiętniać niemieckie ofiary wcześniejszej, bo I wojny światowej. A były na nim umieszczone nazwiska niemieckich żołnierzy, którzy polegli w tamtych czasach, prawdopodobnie było ich około 20 i byli oni dawnymi mieszkańcami Bąkowa. Jednak po II wojnie z wiadomych powodów skuto owy napis i przerobiono owy pomnik na memorium powojennego osadnictwa. Ale wspomnieć też trzeba o samym kościele, a dokładnie o kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, prawdopodobnie z XIV wieku, zbudowany z inicjatywy niejakiego biskupa Przemysława z Pogorzeli. A kościół ten jest typową wiejską świątynią w stylu gotyckim, jakich wiele, jednak nic bardziej mylnego, bo bacznego obserwatora zaskoczy jego niecodzienne wnętrze, bo prezbiterium podzielone jest tam kolumnami na dwa sektory, a coś takiego nie występuje zbyt często w tego rodzaju budowlach. Przez co są też osoby, które doszukują się w tym ręki samych templariuszy. I nic dziwnego, bo prawdopodobnie Bąków, jak i okoliczne wsie, do roku 1307 były w rękach tego zakonu. Być może mieli oni w planach wzniesienie dużo okazalszej budowli, jednak z jakiegoś powodu plan ten się nie udał. Sam Bąków leży kilka kilometrów od szosy numer 401, łączącej Bąków z Grodkowem. Wieś ta położona jest na północ od owego Grodkowa i należy do najstarszych w regionie opolskim. Po raz pierwszy wymieniono jej nazwę w dokumentach miejskich z roku 1258 przy okazji nadania przez księcia wrocławskiego Henryka III Białego miejscowych dóbr niejakiemu Wilgowi de Banhof.
To już koniec tej krótkiej historii, a ja jak zawsze dziękuję Wam za uwagę, za Wasze dzielne i bezcenne wsparcie kanału i oczywiście zapraszam na następny materiał, który ukaże się niebawem.